Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. Lekcja miłości się nie kończy. Krótkie trzy wersety 15 rozdziału Ewangelii Janowej stanowią podsumowanie tego, co do tej pory udało nam się powiedzieć. Sercem Ewangelii jest przykazanie miłości. To najważniejsze prawo, jakim kieruje się w życiu Chrystus i jakim kierować się mają Jego uczniowie, czyli każdy z nas. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. To niezwykle cenna wskazówka. Miłości trzeba się uczyć. Uczmy się jej od tych, którzy nas kochają. Miłość bowiem rodzi się z doświadczenia bycia kochanym. Nie można jej nauczyć się w inny sposób, na przykład z podręczników. Moja miłość do Boga i drugiego człowieka rodzi się z doświadczenia, że jestem kochany i akceptowany przez Boga. To fundament, bez którego nie da się zbudować dojrzałego chrześcijaństwa. Kocham, bo najpierw zostałem pokochany. Musimy często wracać do tego doświadczenia, do kontemplacji Bożej miłości. To doświadczenie pomaga wznosić naszą miłość do Boga i innych ludzi na coraz to wyższy poziom.